Adam, kandydatka Mili z ostatniej edycji Rolnik Szuka Żony pisze o Joasi, kandydatce, a obecnie już narzeczonej Kamila. Piękne słowa. Dla Joasi program Rolnik Szuka Żony okazał się niezwykle szczęśliwy. Wygląda na to, że w ósmej edycji popularnego randkowego show TVP znalazła prawdziwą miłość. W finale show Kamil, którego była kandydatką, oświadczył się jej przed kamerami i milionami widzów, a ona oczywiście te oświadczenie przyjęła. Para zyskała ogromną sympatię i popularność. A Joasia wykorzystuje ją w najlepszy możliwy sposób, pomagając innym. Narzeczona Kamila wsparła właśnie kolejną zbiórkę. Tym razem postanowił ją wspomóc inny uczestnik show, kandydat Kamili, Adam. Zobaczcie sami. Adam wspiera Joannę, narzeczoną Kamila. Joanna Wielgosz na Instagramie wydaje się osobą niezwykle sympatyczną, ale też bardzo empatyczną. Często odpowiada na pytania widzów Rolnik Szuka Żony, zdradzając im, co słychać u niej i Kamila. Często prosi też swoich obserwatorów o pomoc w kolejnych akcjach, zbierając pieniądze na szczytne cele. Tym razem jest to cel specjalny, bo osobisty. Joanna na swoim profilu na Instagramie poinformowała obserwatorów, że bliska dla niej osoba ma duże problemy i poprosiła o wsparcie. Jak wiecie, staram się pomagać innym. Niestety największy ból jest w momencie, kiedy pomocy potrzebują twoi bliscy. Rodzicom mojej koleżanki spłonął warsztat wulkanizacyjny. Był on głównym źródłem dochodu. Wierzę w wasze dobre serduszka. Pomóżmy rodzinie przed świętami. Apelowała. Każda złotówka ma tutaj ogromne znaczenie. Z góry wszystkim dziękuję. Napisała na swoim Insta Stories. Wśród osób, które odpowiedziały na apel Joasi, jest Adam. Joasia wspiera rodzinę swojej przyjaciółki i stara się pomóc im wrócić do normalności. Bądźmy tacy jak Joasia i pomagajmy, napisał. Jeśli nie możecie wpłacić, to proszę udostępnijcie zbiórkę gdzie tylko się da, dodał. Miejmy nadzieję, że dzięki dobremu sercu i wielkim zasięgom uczestników Rolnik Szuka Żony w mediach społecznościowych uda się pomóc i uzbierać potrzebną kwotę. Joanna znalazła w programie Rolnik Szuka Żony prawdziwą miłość, w finale Kamil poprosił Joannę o rękę. Wzruszona kandydatka rolnika powiedziała tak, a niedawno poinformowała, że zdecydowali się na ślub, planują go za 2 lata. Niedawno Kamil, który w odróżnieniu od Joasi nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych, postanowił podsumować swój udział w Rolniku.